One pills make you longer and one pills make you small. Pyszne krewetki, co ziomuś? Pyszne, wiem. Uwielbiasz. Ła, jaka jazda, co? Spokojnie, Hektorku, spokojnie. Czekałeś od rana, tak? Ach, ach, ale jazda, co? Oszalałeś dzisiaj. No, napij się. Popij ładnie. Uspokój się, popij. Napij się spokojnie teraz. Tak, napij się. No, dobra. Lecę nagrywać filmy. Do zobaczenia później. Cześć, malutki. Dzień dobry. Jestem. Pomimo wszystko jestem, czuję się wspaniale, świetnie i mam dla Was tyle do powiedzenia, że już dostałem przykaz, że muszę się opanować i uspokoić, ponieważ gadam i gadam i gadam i przestać gadać nie mogę. Moi kochani, za nami wielkie wydarzenie, wręcz wspaniałe. Dla mnie otrzymałem prezent, o jakim nie mogłem śnić, nie mogłem marzyć. O takim prezencie nawet. Powiem tak, gdybyście kupili mi najnowszego campervana, postawili go przed moim blokiem i powiedzieli: Michałku, to dla ciebie. Nie ucieszyłbym się z tego tak bardzo, jak z tego, co zobaczyłem w kinie na czwartej części Matrixa. Okej. Okay. Recenzje są nieprzychylne. Okej. Okay. Lena Wachowski wręcz kpiła ze swoich fanów przez cały film. Czy zadaliście sobie pytanie, dlaczego? Niewypowiedziane, nieopisane ludzkimi słowami jest to, jak wielką rzecz zrobiła ta kobieta. Rozumiecie? Wiem, że nie. Ja wiem, że nie. I dlatego chcę dzisiaj zrobić ten odcinek. Choć nie powinienem, oczywiście. Moi kochani, w moich archiwach przebywa analiza Matrixa dokonana przez Bruno Rocco w roku 2003. Niestety materiały tam zawarte objęte są prawami do tego stopnia, że użycie chociażby jednego zdania z tej analizy, z tego opisu, groziłoby zamknięcie mojego kanału. Dlatego się powstrzymałem, choć taki odcinek nagrałem, jak tylko wyszedłem z kina, bo ja nie wracałem z kina do domu, jakby mam to powiedzieć. Ja do domu leciałem. Mało tego, odpaliłem po prostu całość i chciałem nagrywać natychmiast, ale przyłapałem się na wielkim egoizmie. Przyłapałem się na czymś takim, że dostałem tak wiele potwierdzeń, że mam rację, że idę w dobrym kierunku, że doskonale to rozumiem, że jestem bliski rozwiązania całej zagadki, że po prostu chciałem natychmiast się z wami podzielić, ale to nie płynęło z chęci dzielenia się wiedzą, a jednak płynęło to z mojego ego, z tego, że to ja mam rację. Dlatego się powstrzymałem, dlatego nie wyedytowałem tego odcinka, wręcz go usunąłem. I wziąłem jeszcze kilka dni wolnego,
aby przyjrzeć się temu zachowaniu i raz na zawsze je spalić w sobie. Żadnego ja, żadnego ego. Dlatego dziś pełen wigoru, energii, jestem gotowy to omówić. Przygotowałem dla was kilka scen zatrzymane razem z tekstem, który w danej scenie pada. Przyznaję się, oglądałem Matrixa już 3 razy, w tym raz w kinie. Nie pokazywałem żadnych kodów, nie myślcie sobie, że siedziałem tam w masce, u mnie w mieście tak nie ma. Brighton jest wciąż normalnym miejscem do tego, do życia. No i rewelacja, przechodzimy do materiału, bo po prostu tęskniłem za wami, chciałbym gadać i gadać, a tutaj trzeba konkrety, tutaj nie ma co się zawijać i lecimy z materiałem po prostu. Ale będzie jazda, o Jezu, ale będzie... Dobra. Analiza najnowszej części Matrixu. Dla was. Najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to jest Matrix? Zasięgnijmy do starych źródeł. I tutaj przytoczę pismo Różokrzyżowca. Jana van Rickenborg. Jan van Rickenborg. Chciałem wam powiedzieć, że Matrix to chrześcijaństwo, buddyzm, hindu, okultyzm, wiedza... Każda. Mistycyzm, duchowość. Ach, ileż tego jest. Wyobraźcie więc sobie uniwersalną przestrzeń. Niezmierzoną, na pozór nieskończoną. Patrząc wieczorem na gwiazdy i czytając o pomiarach astronomicznych, w których jako jednostki używa się lat świetlnych, mamy pewne wyobrażenie o uniwersalnej przestrzeni. Wyobraźcie sobie następnie tę przestrzeń jako pustą, bez gwiazd, słońc i planet. Otrzymacie wtedy wyobrażenie tego, czym jest chaos. Pusta przestrzeń w spoczynku. Pustka ta jest jednak pozorna, albowiem nie może być prawdziwej pustki. Nie ma pustej przestrzeni, mówią różokrzyżowcy. W przestrzeni znajduje się pierwotna substancja. Cała przestrzeń składa się z pierwotnej substancji. Każde wszechobjawienie w przestrzeni stworzone jest z pierwotnej substancji lub za jej pomocą. Pierwotna substancja nie jest więc martwą materią, lecz zawiera potencjalnie wszystkie znane nam siły oraz jeszcze więcej sił nam nieznanych. Zawiera ona zarodki wszystkiego, co nazywamy życiem. Pierwotna substancja jest matką wszystkiego, materią i matrycą minerału, rośliny, zwierzęcia i człowieka. Musimy zatem stwierdzić, że z tej matki wyjaśniać należy wszystkie życie. Dlatego też zupełnie zrozumiały i naukowo możliwy do zaakceptowania jest fakt, że tę matkę świata, wszechmatrycę, czci się i wielbi. Niemniej jednak uwielbienie takie i część nie mogą nie budzić wątpliwości. Jeśli wszystkie życie przejawia się wszechmatki, jeśli my żyjemy z tej matki i dzięki niej jesteśmy w ruchu, to oznacza to równocześnie pewne ograniczenie, pewne uwięzienie i pewną określoną jakość. Dlatego też przez całe życie, wieki praktykowania i utrzymywania i utrzymywana była wielka magia oparta o wiedzę, o wszechmatce. Pomyślcie tu o dobrze znanym nam kulcie Maryi. Potężna grupa kilku milionów wiernych w różny sposób związanych w dialektycznej jedności grupowej poprzez czczenie i wielbienie Maryi w pewnym rytmie odpowiadającym uprzednio ustalonym prawom wibracji uwalnia prasubstancję przede wszystkim w magnetycznym ciele tej jedności grupowej. Jasne jest, że powstaje w ten sposób stan osobowości, który zgadza się z zamiarami przywódców tej grupy wierzących. Użyta tu zostaje wiedza, skrywana przed tłumem.
Kiedy zagłębiacie się w uświęcone groty Francji, gdzie wytrwali ostatni z braci i sióstr Katarów, odprawiających swych rytuały i służby, i zobaczycie na ścianach znaki ich ogromnej wiedzy, odkryjecie jednocześnie, na co owe rytuały były ukierunkowane. Na ścianach tych widnieje symbol prawdziwego gnostycznego chrześcijaństwa. Krzyż. A nad nim litera M. Znak Matki Świata. Matrix. Nie było tam mowy o popularnym kurcie Maryi i jego magicznych skutkach. Jednakże transfigurystyczne braterstwa wszystkich czasów stały się w sposób autonomiczny we wspólnej, stworzonej, nowej jedności grupowej, we własnym ciele magnetycznym i jako tacy, za pomocą swych rytuałów i służb, wyzywali oni prasubstancji siły, które były im potrzebne do pójścia drogą krzyżową. W ten sposób ciałom ich udzielone zostały nowe właściwości, podczas gdy inne właściwości zanikały, ponieważ stosując prawa świętego wyzwolenia, zmusili oni pierwotną materię, aby służyła im niczym w reakcji łańcuchowej. Zastosowanie tych praw udziela tym, którzy ich używają, siły majestatu i chwały, które są niezmierzone. Zrozumcie teraz roztrwonioną i nadużywaną legendę biblijną o narodzinach człowieka Jezusowego z Maryi. Opowieść ta odnosi się do człowieka, do nowej rasy, która zostać musi uwolniona z materii pierwotnej. Do rasy zdolnej do tego, aby upadłe mikrokosmosy z powrotem doprowadzić do nieruchomego królestwa. Wyobraźcie sobie znowu pustą przestrzeń, chaos w spoczynku, który jako istota, Matrix, jest tak niezmiernie potężny. Chaos ten we wszystkich stronach otoczony jest, a także przeniknięty powszechnym polem ducha. Przyjmijcie to jedynie za określenie, a nie za wytłumaczenie, ponieważ nie możemy wam tego wytłumaczyć. Możemy jedynie stwierdzić jego obecność. Poza substancją pierwotną stoi i porusza się duch ze względu na swą zdolność przenikania oraz swą wszechobecność. Jest on bardzo blisko nas, bliżej niż ręce i nogi, a jednak mówimy to z naciskiem. Pozostaje w stosunku do nas transcendentalny. Poprzez działalność ducha ożywionych zostało początkowo w chaosie 12 strumieni pierwotnej substancji. Ach. Jak wspominałem, twórcą tych słów jest Jan van Rietkenborg, a dzieło, w którym te słowa zostały zawarte, to Tajemnice Życia i Śmierci. Moi kochani, za chwilę wezmę się za to ja, moimi słowami łopatologicznie, ponieważ przytaczając słowa Różokrzyża, który ciężko mi stwierdzić, ile setek lat temu mówił o Matrixie, gdzie my Matrix znamy zaledwie od 20 lat, a nasi zakonni bracia mają w swych księgach i tajemnicach od dawna, czym jest prasubstancja, czym jest matryca. I na czym polega Matrix? Za chwilę ja moimi łopatologicznymi, jak to moja drużyna mówi, łopatologiczne tłumaczenie, za chwilę ja się za to wezmę innymi słowami. A teraz przejdźmy dalej. Tak więc Matrix to matryca, moi kochani, czyli matka wszechświata, prasubstancja, symbol matrycy znajdujemy w medalikach Matki Boskiej, a więc uwolnienie z Matrixa jest niemożliwe. Ok? Dlatego Lena Wachowski kpi, szydzi ze swoich fanów. Jak 23 lata temu dałam wam odpowiedzi, lub dałem, wtedy dałem, bo byłem mężczyzną, a teraz przemieniłem się w kobietę. Dałem wam odpowiedzi 20 lat temu. Czemu ich nie zrozumieliście? Co takiego trudnego było w tym, kiedy dostajecie na tacy? Jawnie na podane. Jak w następnych odcinkach was nie wyśmiewać? Skoro się mówi tak, tak i tak, a może są w studni, a może są w lesie. Nie, nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy, nie ma innego zrozumienia.
Jest tylko miliard interpretacji. Jeżeli miliard ludzi obejrzało Matrixa, to miliard interpretacji mamy na temat Matrixa, ale prawda o Matrixie jest tylko jedna. Jezu. A więc, uwolnienie z Matrixa jest niemożliwe, bo jest łonem wszechświata, zawierającym wszelkie życie. Film Matrix tak naprawdę opowiada o sztucznej matrycy. O matrycy elit, jakbyście chcieli. Zaraz do tego dojdę. O uwolnieniu z pacierza. Nie z macierzy, tylko z pacierzy. Programów umysłowych, a nie łona matki. Na potwierdzenie mych słów. Na potwierdzenie mych słów przeczytam tutaj definicję autora Stanisławskiego ze słownika angielsko-polskiego. Matrix to anatomicznie macica, geologicznie skała macierzysta, technicznie matryca, czyli forma. Słownik medyczny podaje zaś matrix 1 macierz, 2 macica. 3. Substancja międzykomórkowa. Cztery. Kształtka. Stomatologia, formówka, stomatologia. Zaś słownik naukowo-techniczny podaje, że matrix to macierz, matryca, matryca, forma wklęsła. Poligrafia, matryca, chemicznie, matryca, osnowa, podłoże stopu. Skała macierzysta. Więc skoro skała macierzysta, to na tej skale został zbudowany kościół. Ale o tym mam inny odcinek o ropie. Zapraszam do oglądnięcia. Teraz przejdziemy do analizy filmu Matrix. Matrix to przypowieść o nowoczesnym kluczu, który pokazuje nam drogę oraz przypowieść o prawdziwym wtajemniczonym. Matryca jest mapą, jest ścieżką. Jest drogą, którą każdy świadomy człowiek postanawia obrać, aby wyzwolić się z niewoli. Świadomy czego? Świadomy bycia maszyną? Świadomy bycia ludzką maszyną? Świadomy bycia... czym? Kto ma szansę przestać być maszyną? Stać się prawdziwym człowiekiem? Tylko ten, co pojmie koło reinkarnacyjne i znajdzie wyjście i będzie umiał wyjść z koła reinkarnacyjnego, pokonując drogę od wojownika do mistyka, czyli poczynając od znaku barana, kończąc pokole na znaku rybów. Od wojownika do mistyka, pokonując 12 osobowości zwierzęcych, stajemy się prawdziwym Chrystusem. Jak Pinokio, marionetka, maszyna, chce zostać prawdziwym dzieckiem. Prawdziwym człowiekiem. Maszyna chce się zrealizować. Chce zostać prawdziwym człowiekiem. Urzeczywistnić się. Maszyna ludzka, która staje się człowiekiem i która w końcu wcieliła swoją istotę. O tym i o wielu innych rzeczach mówi Matrix. Matrix to przypowieść o ścieżce, którą każdy wtajemniczony zawsze musiał kroczyć. Jest to historia Mesjasza. Wewnętrznego Mesjasza, który żyje w każdym z nas. Mesjasz jest tym, który przynosi dobre słowo. Jest tym, który przynosi ostatecznie wyzwolenie ludu z niewoli. Z niewoli wewnętrznej. Przebudzenie waszego wewnętrznego Mesjasza to ogłoszenie się narodzin światła. To zrodzenie światła w waszym sercu. To zrodzenie światła Chrystusa w stajni naszego serca, w zatwardziałości naszego serca. Chrystus jest siłą, która daje światło, która jest światłem. Jest drugą siłą wszechświata. Światło potrzebuje magicznej lampy i określonej substancji, aby się wytworzyć. Potrzebuje lawy, atomowego piekła i ognia bogów, aby się rozpalić. Potrzebuje oleju dziewic i Aladyna. Matrix to podróż do wewnętrznych światów. Do naszych wewnętrznych światów. To podróż w głąb naszej psychiki. Matrix to podróż w psychologiczne otchłanie.
podobne do Odysei Ulissesa, dramatu Peryseusza, boskiej komedii Dantego Alighieri oraz historia Horusa i miłości Izydy, Jozyrysa, Erosa i Pysche, Siwy i Sakti, Jezusa i Marii Magdaleny. Wszystko zostało ukryte i zakodowane w hermetycznych kluczach, by nie zostać sprofanowane, ale wszystko symbolizuje coś realnego, co w nas rzeczywiście istnieje. Nie rzucaj pereł przed świnie. Pamiętacie? Dlatego wszystko zostało ukryte, by byle kto nie mógł tego dojrzeć. Kiedy uczymy się, rozwijamy, kiedy nasz umysł jest gotowy na przyjęcie nowej teorii, na poszerzenie naszego horyzontu, tak, to wtedy zagłębiamy się do naszego wnętrza. Kiedy zamieniamy gadzi mózg na ludzki. Jak to zrobić? Nie rozpiłować czaszkę i wyjąć. Nie masz żadnych kosmitów, to wy jesteście kosmitami. Plejadianie, moi kochani. Czy dusza jest nieśmiertelna? To ludzka osobowość i ego. Nie. Wszystko, co ma początek, ma swój koniec. Tylko wtedy, gdy osobowość, która jest wszystkim, co rozpoznaje i myśli, że jesteś w tej chwili zanurzony w mroku, które twoja dusza będzie w stanie ocalić, będziesz nieśmiertelny, ponieważ piłeś, ponieważ zanurzasz się w świętym gralu absolutu, który jest wiecznym, boskim, bezosobowym w tobie. Jeśli osobowość się w nim rozpuści, zostaniesz zbawiony. Nie mogę tego skomentować. Co się dzieje? Jesteśmy lokajami, którzy zamawiają dom. Strażnicy świątyni czekają na powrót mistrza. Powiedziano nam, że mamy duszę, ale to nieprawda. Duszę trzeba podbić, trzeba ją zbudować. Trzeba uszyć ubrania, zbudować ciała. A żeby to zrobić, trzeba mieć dużo pewnej substancji. Potrzebujemy ambrozji bogów, którzy jednoczą się w kuźni cyklopa. A to nie dzieje się przez zwykłą ewolucję. Powiedziano nam, że dzięki prostej ewolucji zrobimy postęp i ostatecznie pokonamy wieczność. Nic bardziej fałszywego, nic bardziej odległego od prawdy. Nie zostaniesz zbawiony, dopóki się nie obudzisz. Nie zostaniesz zbawiony, ponieważ ewolucja jest procesem, jak wszystkie procesy podlega prawom. Rządzą nią prawa fizyczne. Pamiętajcie, że jest przyroda i natura. Pamiętajcie, proszę, o tym, że przyroda działa mechanicznie, a natura naturalnie. Są podległe prawom, tak jak zodiaki. Nie można opuścić matrycy, nie można opuścić łona matki. Nie można wyjść z prasubstancji, ponieważ my jesteśmy prasubstancją. Dusza nie jest nieśmiertelna. Poprzez proces, który odbywamy za życia, wykształcamy w sobie ciała subtelne. Ciała subtelne wytwarzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy energia i płyny życiodajne, życiowe płyny, prowadzone są w odpowiedni sposób w naszym ciele za pomocą świadomego umysłu i działania tylko i wyłącznie z płaszczyzny serca. Kiedy płyn rdzeniowo-kręgowy, kiedy ropa naftowa popłynie odpowiednio, uwolni prasubstancję zawartą w malutkich pakietach w naszym organizmie. Wtedy to zaczynamy wytwarzać subtelne ciało. Ciało subtelne, tak hucznie zwane duszą, jest czymś w rodzaju pojazdu astralnego.
I już więcej nic nie mówię. I już wracamy do tematu. Ja, nie można, nie można, nie, 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 nie. Wytnij to, panie. Wcielanie duszy. No, no. Jesteśmy lokajami. To już było przecież. Tylko jeśli świadomie pracujesz nad swoją osobistą, wewnętrzną rewolucją, nad tą wielką rewolucją świadomości, która jest żywym, intencjonalnym wysiłkiem mającym na celu urzeczywistnienie, stanie się czymś innym, czymś bardzo różnym od humanoida, którym jesteś dzisiaj. Ludzka maszyna, za którą dziś uznajesz siebie, tylko jeśli to zrobisz, tylko jeśli jesteś rozciągnięty w tym jednym nieustannym wysiłku, aby to osiągnąć, no cóż, więc pewnego dnia, może pewnego dnia będziesz miał prawdziwą wewnętrzną istotę i skrystalizujesz swoje szanse na zbawienie. Teraz odpowiedź na pytanie, co może być ważniejsze dla mężczyzny, który przebywa w więzieniu i został skazany na śmierć? Bo tacy wszyscy jesteśmy skazani na śmierć. Po prostu nie wiemy, kiedy wyrok zostanie wykonany, ale że zostanie wykonany, mówi się nam, że jest to pewne. Haczyk polega na tym, że w celi śmierci nie ma krat, nie ma zapachu i kręcimy się w kółko przekonani, że ten dzień nie nadejdzie. Co może być ważniejszego niż to? Tylko jedno. Wiedzieć, jak uciec. Jak uciec. Nic innego nie byłoby ważniejsze dla tego człowieka. Naszą dewizą jest telema. Czyli wola. Człowiek jako taki, jako zwierzę intelektualne, jest tylko przejściem, etapem, przejściowym w procesie rewolucji ducha w nim. Człowiek jest elementem pośrednim pomiędzy zwierzętami, a istotami urzeczywistnionymi, istotami samorealizowanymi. Tylko ten, kto pozna tę siłę, ma możliwość zrewolucjonizowania, ma możliwość regeneracji. Proces ewolucji przebiega zgodnie z naturalnym biegiem rzeczy. Ale człowiek może wybrać przebudzenie dzięki indywidualnemu wysiłkowi. Przyjmując samoświadomość, zyskuje indywidualność w tworzeniu. Rewolucjonizuje samoświadomość, a to ma również efekt biologiczny i fizjologiczny. Na poziomie atomowym i molekularnym jego ciało na zawsze zostaje przekształcone w nieśmiertelny wehikuł. W wyniku zejścia Ducha Świętego, który jest również mocą, trzecią z trzech w nim. Trójca Święta, Trinity, Neo, Morfeusz i Ona. Po prostu... Jak skończę nagrywać ten odcinek, przysięgam wam, że się kładę i z powrotem oglądam Matrixa. W kółko. Ja po prostu jestem już teraz, to po prostu jestem uzależniony. Dla mnie to jest jak zrobienie wszystkich ksiąg. Czyli na przykład kładziemy 100 książek, czytamy je, wszyscy razem je czytamy i każdy z nas, którą z tych ksiąg przeczytał, daje jakby krótki opis tego, co tam było. Czyli zamiast czytać miliony stron ksiąg i tak dalej, mamy jedną pigułkę. Jedną pigułkę, pamiętajcie. Jedna pigułka czyni cię większym. Druga pigułka czyni cię małym. Ale jak mówiłem wam przez ten cały rok, wy nie macie nic wybierać. To jest ten sam kij, czerwone i niebieskie. Koniec tego samego kija. Czerwień jest na dole, niebieski jest na górze. Waszego kręgosłupa, kija. Czy pójdziecie w prawdę, czy w iluzję, to dokonujecie wyboru, a wy nie macie nic wybierać. Nie musicie, świadoma istota nie musi dokonywać wyboru. Ci... Poprawka 29. Ale idę. Dobra. Ci,
którzy posiadali DVD i DVD-ROM, mieli możliwość obejrzenia filmu jednocześnie z dwoma reżyserami. To pozwoliło Laremu i Andemu Wachowskim na komentowanie niektórych konkretnych scen. Podczas gdy zadano im kilka pytań z dyskusji, oprócz oczywistych szczegółów związanych z kwestiami technicznymi i filmowymi, wyszło również na jaw, że wiele elementów współczesnego chrześcijaństwa, gnostycyzmu i buddyzmu jest obecnych w filmie i że elementy te zostały celowo włączone. A więc, ja się teraz pytam was, nie macie pojęcia, na przykład, mówię o sobie, żeby nie mówić o osobach trzecich, bo tego nie mogę wiedzieć, więc będzie to brzydko brzmiało, ale mówię o sobie. Nie mam pojęcia o buddyzmie. Nigdy w życiu nie wiem, co to jest gnoza. Mam nikłe informacje od jakiegoś tam Batmana na temat chrześcijaństwa. Nikłe, bo kiedy zadaję głębsze pytanie, to klecha nie umie odpowiedzieć, bo nie ma wiedzy. To jest debil, czyta z książki. I teraz tak. Nie mając wiedzy o tym wszystkim, jak wy chcecie zrozumieć Matrix? Jak wy chcecie odczytać symbolikę, znaki i to wszystko, jak ja mam to odczytać, skoro nie mam pojęcia? Muszę wracać, uczyć się czytać buddyzm, czytać to, czytać tamto. Dlatego jest to tak skomplikowane, ponieważ zawarte są tam elementy wszystkich nauk, jakie są. A coś wam powiem. Wszystkie religie to ta sama religia. Wszystkie nauki to ta sama nauka. Tak, wszystkie filmy, bajki, wszystko mówi tylko o jednej, cały czas jednej tej samej rzeczy. W kółko i w kółko i w kółko aż zrozumiecie. W kółko i w kółko i w kółko aż zrozumiecie. A kiedy robi się 3 odcinki Matrixa i daje się wam 20 lat czasu, żebyście to przeanalizowali, a po 20 latach z miliona jeden, to 4 część Matrixu musi być albo silnym przebudzeniem, albo bezczelną kpiną w twarz. Innej drogi już nie ma. Myślę, że Lena Wachowski, zmieniając płeć, pokazała wam sedno. Ale w większości ludzi myślących zwykłymi schematami i programami hejt, obelgi, wręcz nienawiść, bo jak tak można. Ale to, co ten facet lub obecnie kobieta pokazała, zrobiła tym czynem, wybiega poza mistycyzm i nauki 33 stopnia masonerii. Ponad wszystkie loże, ponad zakony. Jakaś trans Lena Wachowski. Wyobrażacie to sobie? Papież to mógłby przed nią klęczeć. Ten Franek, bo niektórzy władcy watykańscy mają prawdziwą wiedzę. Ale papieżak Franek to mógłby ze stołu po prostu przed nimi sprzątać. Ile oni dali duchowej wiedzy, ile oni dali mądrości, ile oni dali podpowiedzi, żeby wyjść z tego sztucznego tworu, a pokochać ten prawdziwy. Nie, zaczynam się martwić, że nie dam rady zrobić tego odcinka w czasie. 33 zaraz będzie na zegarze. Podczas wspomnianego internetowego czatu z widzami, którzy obejrzeli DVD, Wachowcy uznali, że odniesienia do buddyzmu, gnostycyzmu oraz różnych filozofii i religii w filmie są celowe i jednoznaczne. Na pytanie, czy kiedykolwiek powiedziano ci, że Matrix zawiera odniesienia do gnostycyzmu, odpowiedzieli jednoznacznie mówiąc, czy uważasz to za dobrą rzecz? Zapytany przez widza, twój film ma wiele różnorodnych powiązań z mitami i filozofiami judeo-chrześcijańskimi, egipskimi, arkturiańskimi i platońskimi. Żeby wymienić tylko to, co zauważyłem, ile z tego jest zamierzone? Wachowscy bracia na żywo na czacie odpowiedzieli: wszystko! Dobra. Trinity. Trójca.
Trinity. Ting, 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 ting. Trinity. Obserwuje i szuka Neo w oczekiwaniu na przyszły kontakt. Jest to pierwsza scena oczywiście Matrixa, kiedy Trini siedzi pod komputerem, która została przeniesiona w scenę czwartą na początek filmu po prostu. W ogóle wiecie, jak ja się zachowywałem w kinie? Czy nie wiecie? Całe kino cisza, a ja ła, ła, ła krzyczę, kiedy całe kino ła, ha, 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 ła, ha, ha, to ja z pierwszego, bo w pierwszych rzędach siedziałem, odwracam się na całe kino i... Ale z czego, ha? To tak, jakbyście wpuścili dwa rodzaje ludzi na film. Oprócz mnie było kilka jeszcze bardzo grubych świadomek. Wróć. Oprócz mnie na sali znajdowało się jeszcze kilka innych grup o ludzi o świadomości mniej więcej na moim poziomie. Bo czy ja jestem świadomy, czy nie, to ja tego nie oceniam, ja tego nie mówię. Ale wybuchaliśmy emocjonalnymi reakcjami. Wręcz biliśmy brawo w tych momentach, w których całe kino milczało. I było kilka takich grupek. I było kilka osób na sali, które doskonale, tak jak ja, rozumiały przekaz tego filmu. A nie leli hejt. I śmiali się z rzeczy, które nie miały być śmieszne. Lub zostały tam umieszczone tylko i wyłącznie po to, aby odwracać uwagę robotów od treści. Od prawdziwego przekazu. Spociłam się już normalnie, całe ręce mam, dłonie mokre. Trinity obserwuje i szuka Neo w oczekiwaniu na przyszły kontakt, ale telefon jest sprawdzany. W rzeczywistości natychmiast po tym interweniuje policja i Trinity musi uciekać. Film zaczyna się w pokoju 303. W hotelu Hart. Żeby od razu przyzwyczaić się do tego, że nic nie zostanie pozostawione przypadkowi. Trzy jako trójca, ojciec prawdziwego Boga, syn, boskie ciało, które stało się ciałem i Duch Święty, siła, która ożywia wszechświaty. Jakby chciał powiedzieć światło, wibracje i ciepło. 303 jest napisane na drzwiach, aby wskazać, że ten pokój, 303, jest drzwiami wejściowymi. Są drzwiami wyjściowymi do Ojca, do Nirwany, do zmartwychwstania, do nieśmiertelności oraz brama do pracy inicjacyjnej, do pracy z ukrytą energią w nas. 33 liczba kręgów kręgosłupa. Energia rodzi się na dole, wędruje po krzyżmie, po kręgosłupie, rdzeniu kręgowym i daje pingala i trafia do świątyni na Golgoty, gdzie żeńska i męska energia krzyżują się w postaci kundalini i podczas skrzyżowania występuje rozbłysk. Boski atom rodzi się w waszym sercu, w hotelu Hart. W siódmej komorze serca, raz w miesiącu, kiedy księżyc jest w pełni waszego znaku, w waszym ciele dochodzi do boskiego narodzenia się Jezusa, który musi przejść 33 stopnie kręgosłupa waszego, aby stać się Chrystusem. Dziękuję, nie słyszę, więcej nie mogę mówić. Trójca to trzecia siła. Czy to Duch Święty oraz matczyny aspekt Boga? Razem jest to rozszczepienie ducha, to wieczna kobiecość, nadaje odwieczny rytm. To uniwersalna zasada, która podwaja się w wiecznej, uniwersalnej kobiecej zasadzie. To wielka, płodna pierś wszechświata, w której wszystko się rodzi. Wszystko powraca, wszystko jest siłą napędową całego stworzenia. Jest siłą tworzenia kosmiczną matką. Ona, kobieta, żeńskość. W człowieku kosmiczna matka przybiera postać węża, który reprezentuje siłę seksualną. Jest wężem boskiej matki Kundalini i jest tajemniczą liczbą 2 egipskiego tarota, mianowicie kapłanka, nauka okultystyczna. Ponieważ prawdziwą tajemnicą okultystyczną są tajemnice seksu, kosmiczna matka jest eteryczną siłą, która jest uwalniana w seksualnym zjednoczeniu między wtajemniczonym a jego święto kapłanką. Trójca jest ostatecznie kapłanką oblubieńca, który zbawia wtajemniczonego. Jest wielką westalką,
Magdaleną, oblubienicą mistrza Jezusa, zwanego Chrystusem. Bardzo często bohaterowie filmów, w zależności od kontekstu, w jakim się znajdują, przybierają w jednym momencie taki aspekt. Innym razem Trójca jest archetypem narzeczonej Westalki, towarzyszki wybrańca. I to jest ten, kto kroczy ścieżką wybranych. Potrzebuje Wesalki, aby wypełnić swoje przeznaczenie. Trinity to zakochana kobieta, która potajemnie obserwuje swojego mężczyznę. Ta, która w głębi serca czuje, że kocha. Jest kobietą, która szuka mężczyzny. Mężczyzna ma tylko złudzenie, że zdecydował, ale to kobieta wybiera. Trójca jest aspektem boskości w nas, Ojca, Matki, Boga na ziemi. Ing i Yang, Idy i Pingali, dwóch węży, Shiva i Shakti, Matka Marii Duchowego, Ducha Świętego. Negatywnego bieguna elektrycznego i naszytego pozytywnego potencjału bioelektryczny lub elektromagnetyczny, IM, Deva Kundalini, zwinięty 3,5 razu w podstawie kości ogonowej na samym dole. Trójca jest kosmiczną matką, generatorem matki, twórczą energią boskości, jest życiem, które mieszka w głębi każdej jednostki, jest mocą tworzenia boskości, jest tym, co upodabnia nas do boskości, wykonane na obraz i podobieństwo, pierwotna istota, która zapładnia chaos oraz siła, która tworzy światy we wszechświecie. Trójca jest tą wielką siłą. Jest trzecią siłą w nas, jest wewnętrzna, jest naszą osobistą boską matką, osobistą mocą tworzenia. W nas jest, istnieje ta sama moc, która stworzyła cały kosmos. Na obraz i podobieństwo, Tytanik i nadprzyrodzona moc, ta siła w nas ma zatem realną manifestację i istnieje w nas jako osoba utajniona, moc twórcza. To jest rtęć, alchemików to jest kamień filozoficzny, to jest pierzasty wąż Quetzalcoatl, to Madonna, to egipska Idzyda, to Ramkiu, to Tanozinin Azteka, to Stella Maris, to Diana Łowczyni, to jest Kate Proserpina. Trójca jest boską matką, Madonno, archetypem matki, archetypem Madonny, której owocem jej łona jest Chrystus, Chrystus kosmiczny. Miażdży głowę kuszącego węża, aby reprezentować jego moc eliminowania, rozpuszczania, spowodowania śmierci ego lub śmierci węża, który zstępuje. Wąż zstępuje w dół. My mamy go prowadzić ku górze, ku oświeceniu. Kunda oznacza wąż, a nazwa ta pochodzi z mitu Kunda Tiguor, z bufor Kunda, który jest wężem, który kusił Adama i Ewę w Edenie. Kunda oznacza węża. Bufor od antygudor, słowo antygudar, pochodzi od hiszpańskiego słowa amorbador, co w rzeczywistości oznacza psuć, zepsuć, spać. To samo dotyczy słowa bufor, pochodzący z angielskiego. Ten kunda nitigudaor, zatem wąż, który zstępuje, pełza po ziemi. Jest wężem rozpusty i upadku, o którym mówi Biblia. Oznacza koniec, śmierć, zniszczenie. To jest wąż, który pełza po ziemi, na samym dole, który został rozlany. Już wiecie, z czego został rozlany i upuszczony z waszego ciała. Poszedł w dół, wije się teraz po ziemi. Albo w papierze toaletowym, jak chcecie, w kiblu. Albo w prześcieradle. Musimy zrozumieć, że z powodu tej tendencji, czyli wylania nasienia, hermetycznego naczynia, naczynia Hermesa, rtęci, aby rozproszyć rtęć filozofa, człowiek, który przypuszczalnie był czysty, ale bez widocznej samowiedzy, niespodziewanie zaczął wytwarzać ego, ogon zwierzęcia. Utracona energia opadła, niejako uciekła z jego kręgosłupa. Powoli, generując ten narząd, psychika, która jest we krwi, zmieszała się ze strachem, poczuciem porzucenia i pożądania, zagęszczając i generując psychiczny agregat gniewu, dumy, chciwości, zazdrości, lenistwa. Gardła są to elementy, które do dziś więzią esencję, świadomość większości ludzi. Dlatego nie są już prawdziwymi ludźmi. I nie zrozumieją Matrixa.
Zwierzęce ego zawsze i wyłącznie atakuje. Tak jak robi to Smith w przypadku Neo i jak my robimy to w przypadku naszego sąsiada. Obecnie skłonność do cudzołóstwa jest wyryta w dziedzictwie rasy. Kiedy rodzi się dziecko, nosi w sobie psychologiczne warunki momentu poczęcia. A ponieważ cała obecna ludzkość rodzi się z cudzołóstwa, oznacza to, że człowiek już się rodzi z tą skłonnością. Komórki jego ciała są całkowicie księżycowe. Z powodu ten proces zanieczyszczania psychiki. Sposób uprawiania seksu przez człowieka determinuje zatem kierunek jego natury. To znaczy określa, czy jest on słoneczny, czy księżycowy. Ciało fizyczne wytwarza 300 milionów plemników dziennie. Pomimo tego kobieta jest seksualnie przynajmniej 3 razy wyższa. Każda z nich niesie w sobie nieoceniony potencjał życiowy. Ta siła, popychana do wewnętrznego ciała poprzez efekt transmutacji, oczyszcza ciało, powoli zmieniając wszystkie swoje komórki, ożywiając je, regenerując, a tym samym czyniąc je słonecznymi. Jak on może to zrobić? Ponieważ substancja syntezowana w wyniku zjednoczenia płciowego jest tak sama jak komórki macierzyste, które te w procesie czystej alchemii dostają się do organizmu, filtrują przez ściany pęcherza nasiennego, na przykład u człowieka, a następnie do krwi. I oni to zmieniają. Chory narząd goi się. Plemniki są celebryzowane. Gruczoły dokrewne mają nową limfę do operacji w innym trybie. Po prostu myśląc o skierowaniu tej energii do głowy i serca, skurczeniu kości ogonowej i powstrzymania impulsu seksualnego, jednostka może osiągnąć regenerację fizyczną. Ciało, które w ten sposób się regeneruje, przetwarza nowy typ komórki i likwiduje rozpustę z jego dziedzictwa. Tylko z punktu widzenia zwierzęcia seks ogranicza się do kwestii współżycia, przyjemności zmysłowej lub reprodukcji. Jeśli przyjmiemy to jako aksjomat, akceptujemy również brutalność mężczyzny, ponieważ jest to bezpośrednia konsekwencja jego nawyków i postaw seksualnych. Rasa jest podtrzymywana przez seks. To dzięki seksowi gatunek chroni się przed wyginięciem. To instynkt przetrwania to robi. I czym jest instynkt przetrwania, jeśli nie samym życiem, naturalną matką? Przemieniona matka natura, ukierunkowana na inne cele, pozwala nam wygenerować inny rodzaj przetrwania, pokazując nam rozwój na dwóch różnych liniach. Jedna z tych linii jest zdeterminowana przez prawa ewolucji i inwolucji niższej matki natury, buddyjskiej samsary. Druga linia jest zamiast tego tworzona we wszystkich świadomych działaniach człowieka w jednym celu. Dominacji nad przeznaczeniem, dominacji nad niższą nutą. I to jest droga rewolucji, świadomości i regeneracji. Podsumowując, dlaczego więc konieczne jest poznanie nowego systemu i dlaczego ważne jest oszczędzanie i nauka świadomego wykorzystywania naszej energii witalno-seksualnej? Po prostu dlatego, że kiedy już zrozumiemy, że śpimy, musimy zrozumieć, w jaki sposób mechanizm jest utrwalany. Nasza edukacja była niepełna. Budowa ciała, emocje, intelekt są niedostatecznie wykształcone, a przede wszystkim nieskoordynowane ze sobą. I teraz musimy to wszystko naprawić. W tym momencie musimy przyjąć system edukacyjny, którego podstawowym zadaniem jest zniszczenie wszelkich fałszywych wyobrażeń o nas samych. Postawienie się w pozycji umożliwiającej obiektywną i bezstronną krytykę naszego życia, czyli nauczanie nas nowego sposobu stawania się w obliczu życia, zmuszania nas do zrozumienia, do zmiany naszych wartości, do refleksji i do dostrzegania tego, co w naszym życiu nieistotne. Systemu, który uczy nas, jak myśleć, a nie tego, co myśleć. Praktycznej metody, które dają praktyki, aby dokonać autentycznej zmiany, aby móc wyjść z obecnego stanu marazmu życia, na przykład poprzez naukę samoobserwacji i samoanalizy. A nawet jeśli nikt nie może tego całkowicie przenieść na ciebie, to można się uczyć i zdobywać, wprowadzając w życie ideę systemu. Później w konsekwencji samoobserwacji i analizy tego, co zaobserwowano i skatalogowano, mogliśmy dojść do zrozumienia autentycznych przyczyn naszego hipnotycznego stanu świadomości i naszego zniewolenia. Zrozumienie jest owocem naszej zdolności do refleksji nad obserwowanymi rzeczami. Posługuję się myślą, ale nie jestem myślą. Rozumienie jest intuicją, jest stanem wewnętrznym,
jest stanem zrozumienia. Być plus poznać. Wiesz co? Kim jestem? Co robię? Gdzie jestem? A także co czuję? O czym myślę? Jak się poruszam? Co czuję? Wracając do filmu, hotel, w którym znajduje się Trinity, nazywa się hotelem Heart. Serce w języku angielskim oznacza serce. Co oznacza w języku angielskim serce? Serce to kolejny z pięciu aspektów trzeciej siły. Trzecia siła, 11, jest namacalną rzeczywistością w naszym życiu. Istnieje, jest wyczuwalna przez 5 zmysłów. Lepiej powiedzieć 6 zmysłów. Ostatecznie 6 zmysł jest kolejnym z 5 aspektów Ducha Świętego. Upał i dreszcze, mrowienie w plecach to tylko niektóre z efektów, które można doświadczyć, kiedy nauczymy się kierować tą wielką mocą. Tą siłą wzdłuż naszego kręgosłupa. Możemy rozpoznać tę siłę i dostrzec ją w naszych uczuciach, w naszej zdolności do podniecenia. Możemy stać się świadomi jej obecności. Ilekroć atakuje nas intuicja, to jest intuicja, to 6 zmysł jest przejawem. Boska Matka, Trójca, szepcze Neo do ucha. Jest towarzyszką Panny Młodej. Jest kobiecym ideałem każdego wtajemniczonego, który staje się prawdziwy. Jest uroczym księciem i wspaniałą westalską egipskich świątyń. Westalką, mówiłem wam, kim są kapłanki. Egipskich świątyń. Jest gnostyckim kapłanem dla kobiet, a kapłanka Izydy dla człowieka jest zewnętrzną projekcją własnej wewnętrznej matki. Kiedy ideą miłości urzeczywistnia się w realnym świecie, trzecia siła otwiera serca i naprawdę je ogrzewa. Trzecia siła jest synonimem uczucia, miłości, uniwersalnego serca. Nie skończę, tego będę mówił, aż się zaspokoję ja, bo ja nagrywam odcinki dla siebie, ja to robię dla siebie, a czas mnie nie interesuje, nic mnie nie interesuje, jedziemy. O! Będę z wami gadał i żaden czas nie będzie mi mówił, że mam kończyć. Jak będzie trzeba, to nagram 5 godzin ten odcinek i nie interesuje mnie to, aż powiem wszystko. Trinity wkrótce staje się jego westalką, oblubienicą, ale chwilowo reprezentuje pierwiastek żeński, ideał przodków, który stopniowo przekształci się w osobę fizyczną, w kobietę i następnie zjednoczcie się to, co idealne stanie się realne. Trójca Święta jest w nas zasadą. To właśnie życie nami kieruje i które prędzej czy później ucieleśnia się w 13 osobie fizycznej. Jak domyślił się Sigmund Freud już na początku naszego stulecia, teraz ostatniego, seks center silnie warunkuje ludzką działalność. Podobnie pod koniec tego samego stulecia Sinvanadara, Arnold Krumheller, mistrz Hirakocha, Messier George Gurdjieff i Pietro Uspieński kwestionowali głębokie znaczenie i wpływ siły seksualnej w życiu mężczyzn. Człowiek ma najpotężniejszą, najsubtelniejszą i najtrudniejszą do opanowania energią, zwaną kosmiczną energią twórczą. Nazywamy również energią słoneczną, słoneczna, jak ta kosmiczny Chrystus, która rodzi się, która schodzi w przebudzonym człowieku, który wykonuje dzieło odrodzenia się, która wstępuje w człowieka, która staje się prawdziwa, kiedy uczy się panować nad swoimi namiętnościami. Ta siła, Duch Święty, przenika cały wszechświat w ludzkiej maszynie. Podwaja się w postaci energii seksualnej, koncentruje się w jajnikach i jądrach. Teraz Trinity jest ścigana przez agenta i musi przeskoczyć kilka dachów, ale na szczęście znajduje budkę telefoniczną i wraca do domu. Na początku Trinity jest zmuszona do ucieczki przed agentami. Musi przedrzeć się przez tysiące ego, które posiadamy. Ego to olbrzym Goliat. Duża część naszej esencji, czyli tej, która pulsuje wewnętrznie, która pulsuje autentycznej części jednostki, jest ujarzmiona. Jak rasowy koń, który został ugryziony, jest zamknięty w niezliczonych zasadach, koncepcjach i błędnych wyobrażeniach. Efektem końcowym tego jest to, że jako ludzie całkowicie śpimy.
Żyjemy zafascynowani morzem iluzji, niezdolni do pełnego postrzegania życia. Nie wyłapujemy jego niuansów, nie zauważamy jego rozwijającej się w chwili na chwilę. Patrzymy na nieskończenie małe w atomie, w kwarku i nadal nie możemy zrozumieć samej istoty naszego istnienia. Powodu dlaczego? Dlaczego jesteśmy na tym świecie? Nie chcemy nawet brać pod uwagę, że może istnieć nieustannie przytłaczającą nas uwarunkowania, codziennie zmartwienia. To, co myślą o nas inni, mentalna paplanina, zazdrość, chciwość, duma, mentalne lenistwo. Jednym słowem walczymy o spontaniczność, szczerze mówiąc, o bycie naprawdę żywym. Spędzamy czas na planowaniu, a tymczasem życie płynie, a my nim nie żyjemy. Jak to się dzieje z bohaterami filmu? Również jesteśmy kontrolowani przez agentów. Oni są ego, nasze ego. Są strażnikami, mają klucze do wszystkich dostępów naszego umysłu, naszych emocji, naszej woli. Dominują nad nami i wpływają na nasze niewybory i cały nasz sposób patrzenia i myślenia o życiu. Trójca jest seksualnym ogniem, jest zasadą boskiej kosmicznej matki, która staje się kobiecym ideałem. Jest nuit, wieczną jaźnią, światłem niebios i pierwotną duszą. Jest hadid, skrzydlatym wężem światła, który wszystko rozpuszcza. Agenci natomiast są strażnikami. Są pierwszym źródłem defektów psychicznych w nas. Są trzema głównymi demonami, z których rodzi się siedem legionów potworów, czyli słynnych siedmiu grzechów głównych. Są one przyczynowym, mentalnym i astralnym korzeniem manifestacji defektu, czyli są matrycą złej woli, usprawiedliwieniem umysłu, pragnienia i lucyferiańskiej pokusy, wada i ego lub ja. Psychologiczny lub psychiczny agent. Musimy dokonać natychmiastowego rozróżnienia, aby nauczyć się lepiej rozumieć, które składniki poruszają się w naszej psychice. Wada jest wyrazem ego. Wada jest, gdy działa ego. Ego jest podstawową przyczyną naszego cierpienia. Jest formą psychologiczną, zakorzenioną w naszym układzie nerwowym, kręgosłupie, psychice. W rzeczywistości jest zbiorem złożonym z uczuć, myśli i woli. Ego jest krystalizacją postawy, nawyku naszej niższej natury. Agresja u kota, u drapieżnika jest przetrwaniem. U człowieka skrystalizowała się w irze, w ego, iry, co w naturze jest siłą. W człowieku zmienioną przez obecność efektów kundatigador lub kundabufer. Ma stał się ego. To znaczy stał się pierwszym korzeniem jego nienawiści. Kundabufer to negatywna energia kundalini prowadzona przez czarnych magów do dużego palca nogi, a nie do głowy ku oświeceniu. Oni robią to inaczej. Oni nie wznoszą świętego węża wzdłuż kręgów kręgosłupa, tylko prosto z jajec jadą do dużego palca, a wręcz rozlewają to po trawnikach, prześcieradłach i tak dalej. I wtedy wąż wije się i rozprasza. Ortulet, demon umysłu, Haj, Piłat, Stonkin, zła wola, demon, Kajfasz. Świątynia Salomona reprezentuje nas samych. Pozdrawiam wszystkich debili, którzy twierdzą, że Świątynia Salomona to budynek. Siema! Nadstawcie uszy. Świątynia Salomona reprezentuje nas samych. Jest wewnętrzną świątynią Hiram Abif. To Neo, ten, który buduje wewnętrzną świątynię Hiram Abif, to my sami, kiedy chcemy wykonać pracę. Świątynia Salomona jest konstrukcją środka ciężkości w nas. Jest połączeniem duszy ludzkiej z częścią boską, z transcendalną duszą boską. Człowiek, który się rozwija, będzie
stworzył nieśmiertelną duszę, realizuje narodziny wewnętrznego Chrystusa, astralne pośrednictwo między naszą fizyczną osobowością a najwyższą immanencją Ojca Słonecznego, naszego wspólnego Stwórcy. Liczba 6, synteza gwiazdy sześcioramiennej, symbolicznie reprezentuje więc walkę między tym, co boskie, sumienie, a tym, co diabelskie, ego. Jest walką tęsknoty z tym, co jej się przeciwstawia. Walką między tym, co jest człowiekiem, a tym, co jest zwierzęciem. Neo jest popędem, jest tęsknotą, jest synem, osobowością, która chce się rozwijać, która chce pokochać, pokonać w sobie trzech zdrajców, aby smok mądrości zstąpił na plan fizyczny do pana Andersona, do Syna Człowieczego. Jezus jest Chrystusem, który stał się człowiekiem. Neo to Chrystus u władzy. Pan Smith jest wszystkim, co sprzeciwia się jego rozwojowi. Jeden wybrany, liczba 6, to liczba duszy, miłości i narodzin Chrystusa. A rok 2022 to rok 6. Tak? 3 dwójki daje 6. Premiera na początku roku 2022. Nic w tym filmie nie jest przypadkowe. Nic. Oglądając go 4, 5 i 6 raz, będę znajdywał w nim coraz więcej symboliki. Dlaczego wszyscy poruszają się symboliką? Ponieważ jeden symboliczny znak oznacza 20 stron takiej wiedzy. Czyli patrzcie, minęła godzina. Godzinę nadwyręża moją krtań, moje gardło, moją czakrę gardła, aby wywalić do was te 50 słów. Czytam 5000. A przecież mógłbym na odcinku na początku dać wam tylko jeden symbol. Gdybyście byli wtajemniczeni, wiedzielibyście, co ten symbol oznacza, ponieważ wszyscy macie tą samą wiedzę oznaczenia tego symbolu. A nie ma dwóch symbolik. Nie ma dwóch wyjaśnień jednego symbolu. Zawsze jest jedna. Język symboliki jest uniwersalny. Dlaczego masoni zawsze zasłaniają lewe oko? Ponieważ ignorują ścieżkę lewej ręki. Ponieważ co robią? Nie korzystają z kapłanek, nie mają żon, nie mają miłości. Działają z pokładu rozumu, z czarnej magii, z logiki. Wszystko wypływa z ja. Ja chcę, ja mam, ja jestem najmądrzejszy i ja mam najlepszy kanał i ja wszystko powiem. Sam się na tym przyłapuję. Sam niszczę ego. Rozumiecie to? Biała magia to serce, czarna magia to rozum. Wszystko, co widzicie, wszystko, kadzidła, świece, rytuały, zabobony, to czarna pierdolona magia. Pozdrawiam. Czarownice. Już teraz to nawet nasikać na te grupy nie chcę. Ale to tak a propos, moi kochani. I widzicie, jak ja nie panuję nad moją czakrą gardła? Widzicie? Widzicie, co się dzieje, kiedy ja zaczynam sam mówić? Wybuch. Słowo to po trzy by wychodziło od razu. To by był jeden wielki bełkot. Dzięki Bogu pracujemy nad tym. Bardzo ciężko i sumiennie. Ponad jedną godzinę, a końca nie widać. Kocham takie odcinki. Kocham Matrix, dlatego się tak czuję. Aż normalnie, jak ja czytam opisy, recenzje Matrixa, to powiem wam, śmieję się na głos, do rozpuchu. Ja nie miałem nigdy tyle radości. Ten, który pokona trzech zdrajców, trzech agentów matrycy, samo w sobie regeneruje duszę ludzką i w ten sposób łączy duszę boską. Jest to pradawna inicjacja Tiferetch, jak to jest reprezentowane właśnie przez sefiry Tiferetch w przedstawieniu człowieka poprzez symbol drzewa życia 16. Neo jest astralnym pośrednikiem we władzy pomiędzy Thomasem Andersonem jako ludzką osobowością, a najwyższą immanencją Ojca Słonecznego reprezentowaną przez Morfeusza. Trinity jest tą, która umożliwia połączenie. To dzięki niej Neo
Orfeo spotyka Morfeusza. W ten sam sposób nasza boska, witalno-seksualna neonaturalizacja, siła prowadzi nas do progu naszego bycia. Spośród trzech zdrajców pan Smith, przynajmniej w tym odcinku, jest Kajfaszem, czyli złą wolą. W rzeczywistości tej trójki to on trzyma szeregi. To on kieruje pozostałymi dwoma agentami. Tak jak w dramacie Jezusa, to Kajfasz płaci Judaszowi za zdradę. To Kajfasz podburza ludzi i podżega ich do tego, żeby Piłat jest przekonany, by go ukrzyżować. Jest najbardziej przewrotny. Wie, kim naprawdę jest Chrystus. Wie, że to Mesjasz, na którego czekają ludzie. Zbawiciel. Ten, który może nauczyć ludzi, jak się wyzwolić. Ale ponieważ chce zachować swoją pozycję mocy, jest gotów do wszystkiego, aby ją zachować. Nawet kłamać, aby posłać Jezusa Chrystusa na śmierć. Podobnie w filmie Smith jest gotów torturować, a nawet zabić Morfeusza, naszą bieliznę, aby uzyskać kody dostępu do głównego komputera Sionu, który nie reprezentuje nic więcej jak naszą wielką władzę. Także czytajcie sobie dalej Biblię, tak wam powiem. Czytajcie sobie dalej Biblię i miejcie tylko na uwadze, że ci sami ludzie napisali Biblię, którzy ukrzyżowali wam waszego Pana, który miał wam wytłumaczyć, jak macie to wszystko zrobić. Jak macie stać się Nim. To jest tylko taka alegoria, opowieść tylko, żeby ubrać to w jakieś ludzkie, fizyczne, materialne wydarzenia, byście zrozumieli, jaką drogą macie podążać. A wy co robicie? Oni ukrzyżowali Jezusa, a wy czytacie ich książkę o tym, jak oni krzyżowali Jezusa. I mało tego, jeszcze mówicie, że to jest prawda jedyna. A więc ja rozumiem, kim wy jesteście. Wiem, z jakiego żmijowego kraju pochodzicie i wiem, dlaczego ta księga jest dla was najważniejsza, choć jest całkowicie fałszywa. Całkowicie fałszywa. A jednak ma zawarte prawdy najwyższe. Tylko dla tych, którzy umieją te prawdy poprzez symbolikę odczytać. Ale żeby nauczyć się z tej symboliki, potrzebujecie 20 lat studiowania ksiąg. Jak? Nie da się. Da się. Pewnie, że się da, bo dzisiaj macie mnie. Ha! A ja nie odpuszczam. Boska Matka Kundalini, przebudzona po pocałunku między Neo i jego kapłanką, Panną Młodą, Trójcą, weszła do kości ogonowej i zaczęła się podnosić. Bioelektryczna siła jej seksualnego ognia wypchnęła ego na zewnątrz. Wypchnęła Smitha na otwartą przestrzeń. Nie jest już agentem matrycy, systemu. Ponieważ nie jest już nieświadomym uwarunkowaniem. Nie jest już iluzją systemu, który zniewala i zależy od wszystkiego. Jest to nie plus hipnotyczny, sen, matryca. Tak samo jak ten, który sprzeciwia się rewolucji i zmianie. Pan Smith został wykryty. Neo go wypuścił. Neo zaczął walczyć o podbój rewolucji w swojej świadomości. Z systemami. W naszej głowie systemy. Kontrolują nas poprzez pożądanie, matrycę. To system. Systemy są macierzowe. Tworzą w nas potrzebę, pociąg do czegoś i nie robimy nic poza przekonywaniem samych siebie, że tego potrzebujemy. Chcemy. Czujemy, że chcemy zaspokoić tą potrzebę. I kiedy to robimy? Robimy to i nie zdajemy sobie sprawy, że robimy to kosztem własnej świadomości. To jest prawdziwa zdrada. Neo śpi, ale budzi go komputer, który każe mu podążać za białym królikiem. Widzi to na ramieniu dziewczyny i idzie za nią do baru. Neo śpi przed komputerem. W rzeczywistości oznacza to tylko tyle, że jego świadomość śpi. Jego uwięziona esencja przysnęła i śpi. Szuka swojego bycia, ale w międzyczasie śpi. To stan początkowy, w którym wszyscy się znajdujemy. Poprzez większość czasu śpimy i śpimy. Myślimy, że ponieważ ciało jest przebudzone, my też jesteśmy, ale tak nie jest. Mamy przebłyski życia, przebłyski świadomości. Dlatego myślimy przez dedukcję, że cały czas żyjemy. Podczas gdy zamiast tego ciągle zapominamy o sobie.
Zapominamy, że istniejemy i że żyjemy, ale przede wszystkim zapominamy, że to życie, kiedy jesteśmy skupieni na planowaniu, wydarza się i odpływa. Jesteśmy identyfikowani we wszystkim wokół nas, ze wszystkim, co robimy. Zanurzyliśmy się całkowicie, nie zdając sobie sprawy z niczego. Utożsamiamy się z naszym gniewem, z naszą dumą, chciwością i potrzebą zapewnienia sobie wspinania się na szczyt, bycia ważnym, bycia docenionym przez nas wszystkich. A to w konsekwencji czyni nas maszynami. Jesteśmy mechanikami. Jesteśmy pod wpływem czynników zewnętrznych. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć rzeczywistości, ponieważ śpimy. Po dziesięcioleciach manipulacji, po dekadach wojny, bez ćwiartki Morfeusz powie, że w Matrixie Morfeusz powie, w Matrixie Reloaded, pamiętam, że wciąż tu jesteśmy. Po wiekach wysłania swoich maszyn, by nas zniszczyć, w ich armiach wciąż tu jesteśmy. I to musimy zrozumieć. Musimy nabrać odwagi naszej wewnętrznej wizji, wierzyć w siebie, wierzyć w nasz potencjał. Musimy nauczyć się patrzeć poza to, co jest śmiesznością lub strachem. Być wyśmiewanym. Źródło? Wybrane fragmento Rocco Bruno, Matrix współczesna o przypowieść. A teraz omówmy szczegółowo niektóre sceny z ostatniej części. Wejdź na czat, wyświetl ludziom screeny i zacznij to omawiać. Ej! Godzina 10. I teraz ja mam wejść na czat i jeszcze drugie tyle sam rozmawiać? Z przyjemnością! Nie, pauza dla was, przygotuję to wszystko, żeby przestali, żeby nie marnować cennych minut i sekund i za chwilę idziemy dalej. Jeszcze sobie kawkę zrobię międzyczasem. Tak, jeszcze kawę, ziółka sobie zaparzyć. Dobra, pauza ci. Leci, dobra. Na tyle, na ile mi to wyjdzie, na tyle mniej więcej widzicie. Pierwsza scena, w której tutaj Neo i agent Smith podskakują, jest bardzo wymowna i symboliczna, ponieważ poniżej umieściłem wam od razu rysunek loży masońskiej, filarów Joaza i Boaz i Joachim, czyli polaryzacji księżycowej i słonecznej, czyli żeńskości i męskości. Ta gnostyczna ekier i cyrkiel, który w środku ma G, punkt G, jest odzwierciedleniem bramy. Bramy, którą posiada każda kobieta. Dalej nie będę się w to rozchodził. I teraz tak, kolejny obrazek, na której poniżej, na której jest klatka stop, mianowicie ten. Ciekawe, czy to można... Proszę bardzo. Przesunę siebie w ten kąt. I oto klatka stop na jednej ze scen. I co my tutaj widzimy? Kiedy... padają słowa w pojedynkę. Żadne z was nie ma szczególnej wartości. Co to oznacza? Oznacza to, że Neo jest wybrańcem Trinity. Ona go wybrała. Jako wesalka, kapłanka, ona obdarzyła go miłością. Dała mu moc tego, aby on uwierzył, że ona go kocha, że on jest wybrańcem, że on może pokonać system, Matrix, agenta, że może pokonać śmierć. I może zmartwychwstać niczym Jezus. A także może przywrócić życie, ale bez niej, bez jej miłości, bez jej namaszczenia kapłańskiego, Neo nic nie znaczy, jest nikim. To tyle co do tego rysunku. Jedyny świat, który się liczy, to ten tutaj. Co można więcej dodać do tego rysunku? Co można więcej powiedzieć? Zamienienie zwierzęcego pożądania, moi kochani, na namiętność jest tak wielkim przeżyciem, że zaczynamy czerpać i poznawać świat na nowo, a radość płynąca z nas samych nieustannie, cały czas jest stanem porównywalnym do nirwany.
Są to atomowe orgazmy w całym ciele. Nie mylić z tym orgazmem na dole. Nie dochodzi tutaj do skurczu i wybuchu i... Wszystko jest tutaj. Wiara. Przede wszystkim. Wiara, że to ona nas kocha. Że to my jesteśmy jej wybrańcem. A nie światowym wybrańcem jedynym na 7 miliardów ludzi. To jest niepotrzebne. Świat na zewnątrz jest niepotrzebny. Kiedy naprawdę kochacie świat wewnątrz, siebie samych. I bonus. Tryb roju. To super zabawa. A co my mamy teraz? Co to się dzieje z grafenowo-powłoczką? Z klastrami miodu? Wiecie, czym jest tryb roju? Tryb roju i tryb ula. To wszystkie organizacje, te, które widzicie na zewnątrz. Różokrzyże, loże, religie. Jakieś hindu nauczanie, buddy nauczanie i wszystkie te są falicznym, hierarchicznym rojem, stadem, ulem. Wszyscy są tacy sami i tylko jeden pan, jedna królowa. Chory sen, chory sen elit, chory sen władzy. I jak on powiedział, kto powiedział, patrzcie kto powiedział, kto tu stoi obok niego. Tryb roju to super zabawa. Wszyscy tacy sami, jak te... Nie mów, Michał. Opanuj się. Oto wasz tryb roju. Oto wasz Matrix. Jak widzicie. Strukturki. Tym, tyrym, ty, tym. Ona jest jedynym domem, jaki masz, Tomasie. Ona jest jedynym domem, jaki masz. Po raz kolejny, co można dodać do tej sceny? Co by był, jak wyglądałby Matrix, gdyby ona go nie szukała, gdyby ona go nie znalazła, nie wybrała, nie namaściła, nie pokochała, nie uwierzyła, że to jest wybraniec, że to jest Neo, który ją poprowadzi, wyciągnie ich z tego chorego, sztucznego systemu Matrixu, bo wiemy już, że od matki się nie odchodzi. Od matrycy. Od wszechobecnego łona. Naturalnego, prawdziwego. Nie tego sztucznego, tworzonego za pomocą komputerów kwantowych, zasad, reguł, układów, powinności, tego wszystkiego, co widzimy w uzewnętrznionym świecie, który ściśle porusza się zasadami rozumu, logiki. Podaj źródła! Podaj źródła! Moim źródłem jest serce. Porzucam spiski, porzucam logikę. Porzucam rozum i myślenie. Wiecie dlaczego? Bo czarna magia mi przeszkadza. Stosowanie zamiennych czynników na zewnątrz mi przeszkadza. Nie chcę tego. Nie chcę już spiskować. Nie chcę posługiwać się rozumem i logiką jak wszyscy czarni panowie tego świata. Pokazując wszystko na zewnątrz. Pragnę, proszę. O działanie z serca, z intuicji. Proszę o żeńską polaryzację, której nie mam. Czy teraz rozumiecie, co pokazuje wam Lena Wachowski, zmieniając płeć? Czy od razu musicie myśleć, że to chory... Nie mogę wypowiedzieć słowa, gdyż wiadomo, jak, o co chodzi. Tak, że to dywacja i tak dalej. A może poświęcenie tego faceta, by pokazać wam, że macie stać się z waszą partnerką jednością. Mężczyzna ma się spolaryzować jak kobieta. Kobieta ma się spolaryzować jak mężczyzna. Facet ma zrezygnować z pożądania, dominacji, pragnienia, siły, wszystkich męskich atrybutów. Kiedy z tego zrezygnuje, nabierze namiętności, miłości, zrozumienia, delikatności, tego wszystkiego, co wylewa się z kobiety.
A kobieta przejmuje jego stanowczość, siłę, chęć działania, zdecydowanie, pewność siebie. Wszystkie męskie aspekty zostaną przeniesione na nią. Ona spolaryzuje się na niego, on na nią. I macie trójkąt do dołu, to ona. Trójkąt do góry, to on. Kiedy nałożycie na nie, macie heksagram. I środek tych trójkątów jest to dokładnie to, o co chodzi w wyjściu z Matrixa. Teraz moja kolej, by uwierzyć w nią. Co się stało? Co się stało w tym momencie, kiedy Neo mówi, że teraz jest jego kolej, by uwierzyć w nią? Ponieważ to ona w niego uwierzyła, to ona mu dała miłość, to ona sprawiła, że on jest wybrańcem. Co on musi zrobić? Udowodnić jej, że słusznie zainwestowała swoje uczucia. Że jest godny tej miłości. I że zrobi dla tej miłości wszystko. Święte małżeństwo, ona i on. Zrozumcie. Nie szukajcie na zewnątrz. Proszę was. Trinity. Trójca święta, co nie? I kochani. Tu ale się dzieje na czatach. Odskocz, panie. Moi kochani. Czwarta część Matrixa jest najwspanialszą i najlepszą częścią, jaką widziałem. I jest filmem, który po wielu latach zmusił mnie do pójścia do kina. Ja nie oglądam filmów. Nie oglądam filmików i tego wszystkiego. Jest mi to niepotrzebne. Nie szukam już niczego na zewnątrz. Nie chcę. Wszystko na zewnątrz, zmanifestowane w świetle, jest iluzją. Gotowym produktem. A prawdziwa moc, prawdziwe czary zaczynają się w świętym gralu, w łonie, w mroku i ciemności. A łono, mrok i ciemność posiada tylko kobieta. Wszechmatka. Matryca, łono, macierz, nie facet, nie jego elektryczność i nie jego sublimacja tych kilku kropel, choć potężnych, choć smodzących po jednym wytrysku spłodzić całą Amerykę. Nigdy nie rozlewajcie tego na próżno. I tymi słowami chciałbym zakończyć ten wspaniały maraton matrixowski. Cieszę się, że tak wielu z was kompletnie nie rozumie tego filmu. Cieszę się też, że rok przemian i mojej pracy w zeszłym roku, odchodzenia od spisków, odchodzenia od logiki i rozumu, pozostawiania spraw, które wciąż doją i bazują na naszej energii, było najsłuszniejszą decyzją z zeszłego roku. Pozwoliło mi to przetrwać na antenie, być wśród was nadal i nadal dzielić się z wami moją drogą, moim rozwojem i moim sposobem poszukiwania wiedzy. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Witamy w roku, moi kochani, w którym się zrealizuje wszystko. Jeżeli jesteście chciwcami, wasza chciwość się pogłębi. Jeżeli jesteście zazdrośni, wasza zazdrość się pogłębi trzykroć, jak Trójca Święta. I to wam gwarantuję. Zaręczam wam to. Jeżeli we waszych wspaniałych mikrokosmosach gości miłość, to trzykrotnie się ona pogłębi. Jeśli gości tam współczucie, wyrozumiałość, nadzieja, wiara, pogłębi się ona trzykrotnie. Każdy aspekt poprzez
słoneczne informacje będzie wzmocniane w roku 2002. 2022, przepraszam. Trzykrotnie. Więc wszystko złe stanie się trzykrotnie gorsze. Wszystko, co dobre nosicie w sercu, stanie się trzykrotnie lepsze. Ten rok pokaże, jak wiele fałszywych ludzi odpadnie z tej zabawy. Jak wielu fałszywych ludzi tylko zazdrości, chciwi się, hejtuje, ubliża i atakuje bez żadnego powodu, gdyż uważa, że to nakarmi ich ego, że są lepsi, mądrzejsi, wiedzą więcej i wszystko mają lepsze od innych. Z tego miejsca przyznaję się wam, jesteście ode mnie lepsi, jesteście ode mnie silniejsi, jesteście ode mnie mądrzejsi, jesteście ode mnie dużo, dużo wspanialsi. Moje ego zaczyna być rozpoznawane, a kiedy ja je rozpoznaję, niszczę je, zabijam, spalam. I takim właśnie sposobem i tymi słowami żegnam się z wami, bo przegięłem, tak przegięłem z czasem w tym filmie, że to po prostu nie do pojęcia. To będzie wspaniały rok. To wiem już na pewno, to wiem już od pierwszych dni tego roku, to wiem od chwili, kiedy obejrzałem Matrixa. To wiem, dostałem najwspanialszą nagrodę od Leny Wachowskiej, która utwierdziła mi, że idę właściwą drogą, że odnalazłem już ten sens, tą prawdę. Jest ona moja, tylko i wyłącznie moja, bo to wszystko, co się dzieje, jest dla mnie. To ja szukam odpowiedzi, to ja wychodzę do was z moim śmiesznym kanalikiem, myląc się, robiąc z siebie wielokrotnie idiotę. Ale łezka z oka, idziemy dalej. Musimy sobie pomagać, musimy się starać i musimy niszczyć nasze ego, by mogło w nas otworzyć się coś więcej, jak tylko ja. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Miejcie wspaniały dzień, a ja biorę się do roboty i już przygotowujemy materiały do następnych odcinków. Niech się wam darzy, moi kochani przyjaciele, widzowie, słuchacze. Jesteście najwspanialszą publiką, jaką miałem. I to dzięki was ja wciąż mogę mówić do was, nagrywać. Bardzo mocno za to wszystko dziękuję. Trzymajcie się. Jestem wam wdzięczny.